Gmina Wyszki podarowała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku samochód z OSP Pulsze. Po całonocnej podróży do Kłodzka dotarło szczęśliwie na miejsce. Z racji tego, że my w OSP Pulsze wymienialiśmy auto z takiego, jak to mówię, starego na troszkę młodszego, parę lat tylko. I to auto było nam zbyteczne. Mieliśmy wystawić na OLX, gdzieś tam sprzedawać, a że wydarzyła się u was ta nieszczęsna historia z tą powodzią. I tak sobie pomyśleliśmy, że a może jednak komuś się przyda. A mając wiedzę z naszego powiatu bielskiego, z naszego Państwowej Straży Pożarnej, że była jednostka tutaj u was i to w Kłodzku, z Białegostoku, jeszcze chłopak, który dowodził akcją z tego OSP Pulsze pochodzi, Młodzianowski. Zwróciliśmy się do nich i oni dali do was namiary. I to tak się to potoczyło, bo myśleliśmy, gdzie do miasta, miasto duże, może do jakiejś lepiej małej wioski, nie? No ale wyszło, że do was. Dziękuję społeczności gminy Wyszki. Tutaj strażacy byli przy akcji powodziowej i wspominali, że mają taki samochód. No i słowa obróciły się w czyny, jechali 600 km do nas całą noc, z przygodami auto dojechało. No jestem szczęśliwy, że wreszcie możemy zacząć działać jak prawdziwa straż. Diesel powietrzem chłodzony, stary, poczciwy diesel, tak, 28 chyba tysięcy przebiegu, 1600 litrów wody ma. Dostaniecie jeszcze od nas taką pompę, trochę węży, żebyście mieli, jak to mówię, nawet z czym wodę z piwnicy wypompować. Jestem szczęśliwy, właśnie przyjechali dobrzy ludzie i taki prezent nam zrobili. Nam będzie służyło do wszystkiego, ponieważ nie mieliśmy gaśniczego auta do tej pory. Będziemy mogli w tej sytuacji pompować, dostarczać wodę. W tej chwili samochód będzie służył strażakom przede wszystkim do udzielania pomocy poszkodowanym podczas powodzi.